Cieszę się bardzo, że tutaj ta propozycja objęcia akcji spotkała się chyba z dobrym przyjęciem ze strony potencjalnych sponsorów, akcjonariuszy. No i oczywiście tutaj takim akcjonariuszem zadeklarowało, że chce być miasto. I mam nadzieję, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej tak się stanie. Będzie podjęta uchwała o objęcie 20% akcji spółki akcyjnej Wigry S.A. No i oczywiście to jest w pewnym sensie zastrzyk taki jednorazowy, finansowy, natomiast oczywiście tutaj chodzi, żeby ta grupa sponsorów była jak najliczniejsza, no i żeby Wigry jak najlepiej grały w tej pierwszej lidze. Dobry sezon za nami, ten poprzedni, 6. miejsce, to oczywiście czasami budzi pewne jeszcze, no, w sensie takim, że potrzeby wzmocnienia tego klubu i jakieś marzenia o awansie do ekstraklasy. Uważam, że na to przyjdzie jeszcze czas. Drużyna bardzo mocno zmieniona, przemeblowana, bardzo wielu młodych zawodników, w ogóle widzę sama młodzież, no i oczywiście nowy trener, no i zobaczymy, życzymy dobrej gry, jak najlepszej prezentacji się na różnych stadionach, a w szczególności tutaj na stadionie na ulicy Zarzeczu, no jak najwięcej bramek, tak żeby no, przynosiły one radość kibicom i mieszkańcom naszego miasta. Wigry to, tak jak zawsze to podkreślam, to jest marka, to jest taka rozpoznawalna marka ludzi, którzy interesują się sportem, niekoniecznie futbolem, wiedzą, że Wigry Suwałki są związane z Suwałkami. Właśnie, że ten klub tutaj ma bogate lata doświadczeń i sukcesów i rzeczywiście ponad 70-lecie obchodził tutaj ostatnio i to powinniśmy o tym pamiętać i powinniśmy wspierać. Klub, pierwsza liga to jest jedna sprawa, ale chyba ważniejszą sprawą dla nas, dla samorządu, to jest praca z młodzieżą. Praca z młodymi piłkarzami, których jest bardzo dużo, nie? Tej młodzieży, tych chłopców kopiących piłki jest naprawdę dużo i to praca, która pewnie przyniesie kiedyś efekty, bo już widzimy chociażby po Świątku, który jest wychowankiem tutaj Wigier, że już gra w pierwszym zespole i to będzie procentowało. A z drugiej strony jest to, myślę, taka potrzeba w miarę atrakcyjnego spędzenia czasu dla dzieci, dla młodzieży i zainteresowania ich właśnie uprawianiem sportu, a nie tylko komputerami, gry komputerowe czy też smartfony, to co właśnie dzisiaj na co dzień widzimy.